Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym materiale na kanale. Dzisiaj środa, 6 stycznia, święto, obiecany odcinek informacyjny. Krótki, na wstępie chciałem pozdrowić osobę, o której zapomniałem w ostatnim odcinku, a mianowicie jest to Jakub Gwost. Przy okazji tych pozdrowień chciałem pozdrowić również innych swoich widzów, którzy domagali się odcinek. Są to m.in. Ptasie Przygody, Dev Jam, jak i Dawid Hodowca. Dawidowi również chciałem podziękować za to, że podesłał do mnie swoich znajomych, swoich widzów, którzy także zasubskrybowali kanał. Dzisiaj, jak patrzyłem, sprawdzałem, subskrypcji jest już 287, także tylko 13 brakuje do konkursu, także już niedługo będziemy to mieli. Ja już powoli zastanawiam się nad pytaniem konkursowym i tym, co będzie do wygrania. A korzystając z tego, że to odcinek informacyjny, to chciałem zapowiedzieć weekendowy film. Weekendowy film będzie na temat przepiórek chińskich. Opowiem wam o tym gatunku. Powiem, jak skąd on pochodzi, jakie są jego potrzeby żywnościowe, jak wyglądają lęgi. Poprę to swoimi przykładami, ponieważ w tym roku, kto śledzi kanał, wie, że udało mi się wyprowadzić 2 razy młode spod kurki. Także fajnie, jestem z tego bardzo zadowolony. Chciałem również wspomnieć o mojej grupie na Facebooku. Jest taka założona, nazywa się Widzowie kanału, Widzowie MNS 1984 Mała Hodowla Drobnej Egzotyki. Zachęcam wszystkich do przystąpienia do tej grupy, do publikowania zdjęć swoich ptaków, dzielenia się informacjami, zadawania pytań. Stworzymy tam taką małą społeczność miłośników drobnej egzotyki. Będziemy wymieniać się swoimi doświadczeniami, udzielać rad. Dodatkowo także jest strona, którą założyłem na Facebooku, nazywa się tak samo jak kanał. Pod tym materiałem, jak i pod ostatnim, już są zamieszczone linki do tego, także zachęcam do wchodzenia, kliknięcia, polubienia strony, jak i polubienia grupy, przyłączenia się do niej. Przy okazji chciałem też was zapytać, może macie jakieś propozycje co do odcinków tematycznych, jakie byście chcieli, żeby były na kanale, filmy, żebym wam nagrał. Jeżeli takie by były, to zachęcam do zostawienia informacji w komentarzach. Ja wtedy kolejność publikacji ewentualnie takich filmów będę brał z kolejności komentarzy, tak jak je wpisywaliście. Jeżeli żadne propozycje się nie pojawią, będę po prostu sam nagrywał na początku o tych wszystkich gatunkach, które posiadam, które są w wolierze, w klatkach, które mam, a później będziemy poszerzać tą wiedzę o inne ptaki. Także dzisiaj pokrótce byłoby to na tyle. Nowy widzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to. Tak jak wspominałem wcześniej, na 300 subskrypcji przewidziany jest konkurs, w którym do wygrania będzie być może ptak z hodowli, albo coś innego związanego z kanałem, z hodowlą drobnej egzotyki. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zachęcam do pozostawienia komentarza, łapki w górę. Dla was to jest niewiele. Mi to pomaga poszerzać zasięgi, lepsze pozycjonowanie w YouTubie. Także dziękuję wam z góry od razu za to. I zapraszam już w weekend na kolejny materiał tematyczny o przepiórkach chińskich. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich, hej.